Niestety w tym roku wydamy troszkę pieniędzy na wyprawkę szkolną. Średnio nasi badani deklarowali, że wydadzą mniej więcej 1140 zł na dziecko w gospodarstwie domowym. Oczywiście, jeżeli jest jedno dziecko w gospodarstwie domowym, to ta kwota jest wyższa, czyli to wynosi 1388 zł. W przypadku dwójki dzieci jest nieco niższa per dziecko, do 949 zł nam spada, no ale kumulatywnie jest to już 1800 zł ponad. I tak samo jest w przypadku trójki i większej ilości dzieci to jest średnio 849 zł na dziecko. Najwięcej paradoksalnie idzie na ubrania. I obuwie sportowe, i obuwie takie zwykłe, lifestyle'owe. No już się przyzwyczaili, przyzwyczailiśmy jako społeczeństwo, że musimy mieć dedykowane obuwie do różnego rodzaju sportów, więc myślę, że to też jest duży wydatek w budżecie. Poza ubraniami oczywiście książki i artykuły szkolne, wszelkiego rodzaju plecaki, piórniki. No i potem drobne, drobniejsze artykuły, przybory do pisania, linijki i różne gadżety technologiczne. Rodzice deklarowali, że robią zakupy zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepach internetowych i znaczna część zakupów jednak nadal pozostaje w sklepach stacjonarnych. Myślę, że wynika to też z tego, że robimy te zakupy rodzinnie. Rodzice zapraszają dzieci i jest to całego rodzaju swego rodzaju wyprawa całej rodziny do sklepu. Zwłaszcza, że dzieci są tymi głównymi decydentami. Ponad 90% badanych też zadeklarowało, że to dziecko będzie głównym decydentem i to dziecko będzie miało wpływ na wygląd i marki kupowane w do swojej wyprawki szkolnej. Więc wracając do sklepów, to są sklepy stacjonarne i najpierw odwiedzamy różne rodzaje sklepów, a potem dokonujemy zakupu już tam, gdzie, gdzie jest najbardziej korzystnie. To w przypadku większych wydatków, bo w przypadku takich drobniejszych rzeczy, jak zeszyty, długopisy, kredki, no to już rodzice raczej się decydują na zakup w pierwszym sklepie, do którego dotrą, stacjonarnym. A z kolei w sklepach internetowych najczęściej kupujemy sprzęt elektroniczny i wszelkiego rodzaju gadżety, technologiczne. No i tam szukamy, szukamy oszczędności i po upatrzeniu sobie e, odpowiedniego modelu to rodzice sprawdzają, gdzie, która strona oferuje najkorzystniejsze warunki cenowe. Rodzice deklarują, że będą korzystać z dofinansowania rządowego tego, tego programu Dobry Start, czyli 300 zł we wrześniu i ponad 90% deklaruje, że złoży wniosek o, o to dofinansowanie i również ponad 90% deklaruje, że kwota tych 300 zł zostanie spożytkowana właśnie na wyprawkę szkolną.